Cześć mordeczki, z tej strony Kalu, witam was serdecznie w trzecim sezonie GTA 5 Zombie Mode. Jak bardzo się cieszę. Seria, na którą czekaliście wy i ja bardzo, bardzo długo. Moi drodzy, na wstępie polecam zostawić mnóstwo, bo 20 tysięcy łap w górę i lecimy dalej. A co w tej serii będzie się działo, co będzie działo się w trzecim sezonie, już wszystko wam tłumaczę. Pewnie już coś wam się rzuciło mniej więcej w oczy. Moi drodzy, sezon trzeci, sezon przełomowy, bo sezon online. I chyba nawet teraz już w lewym górnym rogu widzicie czat. Moi drodzy, będziecie mogli zagrać razem ze mną, a ja będę mógł zagrać razem z wami, logiczne to jest, właśnie na serwerze, na którym aktualnie jestem. Jestem na jednym z najlepszych serwerów Zombie Mode'a na świecie. Aktualnie w prawym dolnym rogu widzicie, mamy cały pasek zdrowia, życia i tak dalej, głodu. Przydzielili mi, jak widzicie, jakąś losową postać, której jeszcze nie do końca ogarniam, ale moi drodzy, pograłem chwilę i widzę, że tutaj jest totalna masakra. No jest taki survival, że szok. Mapka jest totalnie zmieniona, jest pełno pododawanych lokacji, jest dużo drzew i tak dalej. I tutaj z tego co widzę, każdy gracz pomaga sobie nawzajem, także to będzie naprawdę świetne. Ja już zaraz schodzę i będę walczył z zombiakami, ale prośba do was, żebyście napisali w komentarzach, z jakim youtuberem, albo, no tak, przede wszystkim, z jakim youtuberem mam grać na tym serwerze, bo to jest serwer multiplayer i chciałbym mieć jakiegoś kompana ze sobą, także możecie pisać w komentarzach, a ja muszę zająć się tym zombiakiem, który już się na mnie ostro czai tutaj. Jak widzicie jeszcze, zanim zejdę, może pokażę wam mapkę. Patrzcie, jak ta mapka wygląda, ile tutaj jest rzeczy do roboty, ile tu jest lokacji do zwiedzenia, to jest po prostu szok. Zobaczcie, biegnie kolejny zombiak do mnie, więc może uda mi się najpierw rozprawić z tym jednym. Nie wiem, co to jest, tak jak mówię, za postać, którą gram, ale dobra, mam nóż. Ten nóż mi dużo, dużo da, naprawdę. Nóż mi może pomóc. Okej. Okej. Teraz go jeszcze podźgać troszkę i mamy. Okej, te dwa zombiaki poszły dosyć łatwo. Jak widzicie, mam shadery, które tak dodadzą, mam nadzieję, smaczku do tej serii, że szok, bo naprawdę wygląda to pięknie. Jest to natural vision, z tego co widzę. Piszą tutaj ludzie na czacie, bo bodajże gra chyba teraz 8 osób na serwerze. Boże, ile zombiaków, bo te czaszki jeszcze na mapie w lewym dolnym rogu to są zombiaki, także muszę uważać. Ludzie na czacie tutaj widzę piszą, że w okolicach lotniska Sandy Shores mają bazę ocalałych, także na pewno chciałbym się tam dostać jeszcze w tym odcinku i zobaczyć, czy faktycznie inni gracze tutaj są, czy to nie jest fake. No raczej nie, skoro jestem na serwerze, to raczej nie, ale no zobaczymy. W każdym razie, patrzcie na tę mapę, jak ta mapa, kurczę, wygląda. Wszystkie lokacje są tak świetnie odwzorowane, że szok. Tutaj jest jakiś zwierzak. O, tego kojota ja bym mógł zabić. Okej, kopnąłem go tak brzydko, ale chyba będę mógł sobie zdobyć przez to jakieś itemy, albo i nie. Mam go na mapie jako zwierzaka. Nie wiem, czy mogę to zebrać, w każdym razie wiem, że da się wędkować. Chciałbym przede wszystkim, no, w sumie dostać się na drugą stronę jeziora oraz znaleźć sobie jakiś może samochód tutaj teraz. Nie wiem, czy na mapie coś ciekawego może tutaj jest. O, tutaj coś jest, może faktycznie pójdźmy w inną stronę. Musimy iść totalnie w drugim kierunku, ale myślę, że damy radę bez problemu. Moi drodzy, mega się jaram, naprawdę, tak brakowało mi ostatnimi czasy, bo dużo się dzieje grania tak po prostu sobie zwyczajnie w GTA. A na dodatek jeszcze, wow, słyszę samolot. Słyszę samolot, jakiś gracz chyba leci gdzieś tutaj obok. Tak, oni mówili, co to jest? Broń wisi w powietrzu, jak ja ją mogę zebrać? Kurde, nie mogę jej zebrać chyba, tak, bo tutaj leżą ogólnie broni. W każdym razie, o czym ja to mówiłem? A, że mamy super serwer, że wy możecie tutaj mi albo pomagać, albo przeszkadzać. Wszystkie informacje w opisie. Z tego co widzę, tutaj dalej sobie coś piszą. Ten czat jest troszkę za duży, może ja będę w kolejnych odcinkach starał się jakoś go zasłaniać, albo po prostu sobie go wyłączyć w razie W. Tak jak mówię, chciałbym w kolejnym odcinku zagrać już też z jakimś youtuberem. Okej, mamy ciężarówkę, czy ja tą ciężarówką dam radę jechać? Ale tutaj też coś mamy. Podnieść karnister i podnieść broń. Mamy jakąś broń, którą tutaj zdobyliśmy. Także to jest świetne, że teraz po prostu nie ma spawnowania trainerem żadnych broni, tylko musimy sami sobie, kurczę, rzepkę skrobać i dawać radę. Czy ja tym tirem sobie pojadę? Jezu, jak rymuje. Tak, mam połowę fuela, połowę paliwa, jak widzicie, w lewym dolnym rogu nad mapką. Także oni są gdzieś podobno na lotnisku, ale na tym lotnisku tutaj, Sandy Shores, nie wiem, czy mnie czasem nie zabiją, ale postaram się tam dojechać. No kurczę, masakra, jest świetnie. Zobaczcie, jaka piękna pogoda w ogóle. To jest też fajne, że nie mogę ingerować w tą pogodę, że pogoda taka, jaka będzie, to po prostu ja na to nie mam wpływu, bo już nie mam trainera i tak dalej. Także będzie grubo, będzie grubasie. Troszkę mi laguje to wszystko i takie są lekkie ściny, nie wiem dlaczego. Strzelam, że to przez program, bo testuję nowy program do nagrywania, ponieważ mój stary Fraps niestety... Wow, zobaczcie, jak ten zombiak zareagował. Niestety nie działa. Czy on kopnął kojota?
Zobaczcie, zombiaki znęcają się nad zwierzętami. Straszne. I biegną do następnych, a tam idzie następny jeleń chyba. Wow, o, zobaczcie na to. Takie randomowe, losowe, kurcze elementy na mapie naprawdę dodają tutaj smaczku. I wiem, że ta seria naprawdę może wam się spodobać. Okej, mamy tutaj coś szybszego. Ja bym się przesiadł bardzo chętnie i jechał dalej na to lotnisko. Zobaczymy, czy tam, czy jakiś czat głosowy będę mógł nawiązać z tymi ludźmi tam. O, wow, co tu się podziało? Jaka masakra, ile trupów. Czy ja te trupy mogę lutować? To jest jeszcze ciekawa opcja. I tego jeszcze nie testowałem w sumie. Nie mogę. Chyba nie mogę lutować. Wow, 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 co tu się dzieje najlepszego? Teraz zombiaki chcą się ze mną bić, niedobrze. Możecie nazwać tego naszego ziomeczka, bo w sumie to jest jakiś taki dosyć randomowy ziom i... nie wiem, po prostu jak go nazwać, możecie dawać znać coś w komentarzach. Czy ja tym Turismo będę mógł jechać? No nie, no naprawdę. T20 to jest sorry, ale mogę sobie na spokojnie jechać. Mam nadzieję, że ktoś mnie tu zaraz nie zastrzeli i to, że to nie był bait jakiś. Zobaczcie, jak wygląda Sandy Shores. Co tutaj najlepszego po prostu się dzieje, to jest szok. Dobra, jesteśmy bardzo blisko tego lotniska, ja bym chciał sprawdzić, tu jest mnóstwo samochodów swoją drogą, więc w sumie dobrze. Nie będziemy martwić się o transport na piechotę przynajmniej. Okej, ja bym się tu zatrzymał i teraz sobie może dojdę na piechotę w to miejsce, chociaż zombiaki do mnie biegną. Ale to nic, to nic. Ja bym chciał zobaczyć, bo tutaj gdzieś jest ten obóz, o którym pisali ludzie na czacie. Co mi tak ta gra laguje? Bardzo mnie to irytuje. Mam nadzieję, że wy jakoś dajecie radę. Dobra, gdzie ten obóz? Zobaczcie, jak to wygląda w ogóle, no nie no, to jest świetne. Ja bym też starał się grać troszkę więcej na pierwszej osobie. Tak, jest ten obóz, zobaczcie, że tutaj normalnie to stworzyli gracze. I to jest piękne w tym serwerze. I chciałbym z moim jakimś kolegą, youtuberem, mam nadzieję, w przyszłości zrobić sobie coś takiego. Okej, jesteśmy w tej bazie. Czy ktoś mnie tu zaraz nie odstrzeli? Gdzie są ci wszyscy ludzie, którzy pisali na czacie przed chwilą, że tu są? Halo? No nie wiem. Nie wiem, ale mogę pozbierać troszkę amunicji. Ktoś biegnie w moim kierunku, ale to jest chyba zombiek. To jest chyba zombiek. Dobra, ja strzelę, wiecie co? Żeby po prostu dać znać, że jestem. Jak fajnie odleciały, kurczę, ptaki. Nie wiem, czy to słyszeliście. Okej. Padł? Czy jakiś gracz tutaj jest? No, póki co... wow, przylatują do mnie zombiaki. Ale może słyszą te strzały i zaraz do mnie gdzieś tu przyjdą. W sumie warto może się rozejrzeć z góry. Tam jakiś samolot leży sobie. Słychać policję. Widać, jak widzicie, mnóstwo zombiaków dookoła, natomiast tych ludzi tutaj nie widzę. Halo, ja bym chciał chociaż jednego żywego człowieka zobaczyć. No nie wiem, jakieś 10 minut temu jeszcze pisali, że tutaj są, ale ich tutaj nie ma. I czy ten samolot będę mógł użyć? Jeśli tak, to zrobię im psikusa. Ukradnę... ktoś podjechał chyba. Tak. Ktoś jedzie, zobaczcie, jadą gracze. To jest niesamowite, że teraz będzie taka masakra. Wow, próbuję się tam wciskać. Ja się nie mogą wcisnąć, dobra, ja tam do nich podbiję. Najwyżej mnie zabiją, trudno, to jest pierwszy odcinek. Testujemy różne rzeczy i po prostu zobaczymy, jak zareagują na to. Okej. Okej, zobaczcie. Wow, ale sztos, mogę się normalnie widzieć z innymi graczami. Jakie mają zbroje niektórzy. Wiecie co? Już poznałem taką komendę jak HU, co oznacza hands up, i podejdę do nich w ten sposób. Może dobrze zareagują. Nie, 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 nie strzelaj, stary, nie, 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 proszę cię, nie strzelaj. Chcą do mnie strzelać. Chcą do mnie strzelać, zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Może coś do mnie powie? Albo i nie, w każdym razie jestem w ich bazie. Mogą traktować mnie jako swojego, no nie jestem zombiakiem, także to jest dobry znak. Kurczę, jakbym miał jakiegoś już kompana, to moglibyśmy się nawet z nimi postrzelać tutaj. Także jak widzicie, zabawa będzie przednia, naprawdę zabawa będzie przednia. Nie strzelajcie, proszę, nie strzelajcie. Zarąbista akcja, naprawdę. Jezu, jak ta seria będzie dobra, jaka ta seria będzie dobra, naprawdę. Oprócz tego, że będziemy bawić się z zombiakami, no to będziemy też bawić się z innymi graczami. Także będzie grubo w każdym razie. Okej, admin tutaj pomógł nam. Także jak widzicie, admini również czuwają, bo popisałem chwilę z nimi i już zreportowali jednego buga, z który to cały czas moja postać trzymała ręce w górze. Natomiast teraz zobaczcie, zombiaki darły się tutaj naszym ziomeczkom do bazy i... zobaczcie, jaka walka się zaczyna, także wszyscy tutaj będą współpracować. Oni bardzo są mile nastawieni do mnie. Bardzo mi się to podoba. Ale nie wiem, czemu nie mogę teraz wybrać broni. O, ale to oberwał od zombiaka, nie wiem dlaczego. Aha, oni tutaj są, oboje.
więc ja nie wiem, co oni teraz planują, ale ja po prostu chciałbym się jeszcze ulotnić i popatrzeć, co tu jest poza oczywiście ludźmi. O, mam pomysł, pokażę im, jaki mam samochód. O nie, nie mogę jechać, why? Coś się stało i nie mogę, i się zbagowałem też tu. Także troszeczkę minimalnie jakieś bugi są, ale mimo to wszystko da się, moi drodzy, naprawić. Ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. I prosiłbym was oczywiście o zostawienie mnóstwa w górę. Oprócz tego pisali, z jakim youtuberem chcielibyście kolejny odcinek, także będzie się na pewno działo. Ja mega jestem podjarany i możecie liczyć, że już za dwa dni będzie kolejny odcinek, jeśli tylko dacie mi znać, z kim go chcecie. Zobaczcie, jak te zombiaki wyglądają. Nie no, to jest po prostu piękne. I te lokacje tutaj też są piękne. Także co, ja tutaj mniej więcej w tym rejonie kończę, czyli na pustyni Sandy Shore. W sumie to już nie taka pustynia, bo dosyć porośnięta tym wszystkim, tymi drzewami i tak dalej. Także co, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Trzymajcie się, wiecie co robić. Ale się jaram. Trzeci sezon Zombie Mode'a, czas zacząć. Popatrzcie.